trener Pasieka powiedział chyba nawet po przegranym meczu z nami, że jakoś tak się to układa w tej polskiej lidze, że dużo ciężej wygrać na własnym boisku. I to chyba jest fantastyczna kwintesencja i ona faktycznie pokazuje to, co się stało ostatnio z Lechią Gdańsk. No i tak jak było z Piastem Gliwice. No, pewnie tak. Można to przełożyć i na nasze podwórko tutaj, że też ciężko zdobywamy te punkty u siebie. Podobnie było w ostatnim spotkaniu z Lechią Gdańsk, gdzie można powiedzieć, byliśmy blisko zdobycia 3 punktów i, no i po prostu nam się to nie udało. No, prowadząc 2-0 nie potrafiliśmy jakoś tego wyniku utrzymać, a może jeszcze strzelić dodatkową bramkę. Ale tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, patrząc na przebieg meczu, to uważam, że na zwycięstwo w tym meczu żeśmy nie zasłużyli. No, mimo iż wynik się fajnie kształtował, ale ta nasza gra nie była taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. A w końcówce spotkania mogliśmy jeszcze zostać dobici przez Lechię i przegrać to spotkanie. Także to fakt, że i tak dobrze się skończyło, że mamy chociaż 1 punkt. No ale to już jest za nami, przed nami jest mecz z Krakowią. Wszyscy liczyli na to, że przygotowywana przez Oresta Lemczyka będzie bardzo dobrym zespołem. Okazuje się, że chyba jest największym rozczarowaniem. Ma tylko jedno wygrane spotkanie w tej rundzie. Jeżeli chodzi o zespół Krakowi, to niech to rozstrzygają kibice, czy im idzie, czy im nie idzie, dziennikarze. My się musimy skupić na sobie i patrzeć tutaj, jak my się do tego meczu przygotowujemy i musimy się przygotować jak najlepiej. Jest to bardzo ważne dla nas spotkanie, nie ma co ukrywać, że i dla Krakowi również, ale tak jak mówię, nie patrzę na inne zespoły, uważam, że ten Lęczek jest doświadczonym trenerem i on wie, co nie działa w tym zespole, co musi jeszcze poprawić. Ja tutaj patrzę tylko na swój zespół, razem z całym sztabem chcemy przygotować drużynę tego spotkania jak najlepiej. Robimy wszystko, żeby tak było i mam nadzieję, że w piątek staniemy wszyscy na wysokości zadania i zrobimy wszystko, żeby punkty zostały w Lublinie. Czyli chcesz powiedzieć, że nie kalkulujesz tego, co się dzieje w tabeli? Nie kalkuluję, bo ja już powiedziałem na początku rozgrywek, że patrzę tylko na swój zespół. Jeżeli my będziemy punkty zdobywać, to nie musimy się oglądać za siebie. Najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze grali, i wygrywali spotkania i to nam powinno wystarczyć do utrzymania. A ile jeszcze tych wygranych spotkań potrzebno do utrzymania? Myślę, że 3 punkty teraz, jeśli uda się z Krakowią. Zostało 7 kolejek, także jest tutaj jeszcze sporo punktów do zdobycia i w każdym meczu walczymy o komplet punktów. Liga pokazuje, że jest bardzo wyrównana, każdy z każdym może powalczyć o punkty i ja wychodzę z założenia, że nie ma się kogo co obawiać i trzeba w każdym meczu wyjść zdeterminowanym, chcącym zostawić sporo zdrowia na boisku i w każdym meczu możemy walczyć o komplet punktów. Odnośnie tego wyjścia na boisko, kiedy wyjścia doczekają się młodzi zawodnicy, którzy są w kadrze zespołu i tak naprawdę zostało ograniczone ich pole. W młodej ekstraklasie nie grają, a jak grają, to bardzo rzadko i bardzo mało, tutaj też nie. No powiem tak, no, wymogi są takie, jakie są, że nie grają w młodej ekstraklasie. Jest to spowodowane nieraz takim czynnikiem, że po prostu nie możemy ich dowozić na mecze, czy są potrzebni tutaj do zajęć treningowych i no nie zawsze możemy ich tam odesłać. Kiedy jest taka możliwość, to grają. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, mamy, można powiedzieć, w kadrze 25 zawodników. I każdy ma taką samą szansę walki o pierwszy skład. No, na razie grają ci, których ja obecnie wystawiam, których widzę w tej pierwszej 11. Oni, można powiedzieć, że na chwilę obecną nie zawodzą. No tutaj ciężko jest skoczyć młodemu zawodnikowi na chwilę obecną, ale ja widzę, że oni się nie poddają, no, że chcą walczyć, wychodzą na każdy trening, chcą pracować i chwała im za to i no, muszą czekać na swoje 5 minut. No, miał swoje 5 minut Adrian Błąd, grał jak grał, no, troszeczkę słabiej zagrał, z meczu na mecz troszeczkę to słabiej wychodziło, więc usiadł na ławkę. Nie ma do nikogo pretensji, bo ja z Adrian też rozmawiałem i Adi jasno twierdzi, że zdaje sobie z tego sprawę, że to nie były jego najlepsze te spotkania. Stracił miejsce w podstawowej 11, no teraz musi walczyć o nią. Tak samo i pozostali zawodnicy. Ja przed nikim nie zamykam drogi. Gdybym tak postępował, to już bym pewnie zrezygnował z nich i odesłał bym z powrotem do młodej ekstraklasy. A ci chłopcy pracują z nami, są cały czas w pełnej gotowości. Jeżeli trzeba będzie, to nie będę się też bał odważyć, żeby postawić na nich. Ale tak jak mówię, na razie ci podstawowi zawodnicy, można powiedzieć, że nie zawodzą, więc gramy taką 11, która no w miarę dobrze funkcjonuje na chwilę obecną. Czyli im trzeba życzyć cierpliwości, a teraz sam też debiutujesz w Ekstraklasie jako trener. No i ta licencja warunkowa chyba dobiega końca zaraz po meczu z Krakowią. Coś wiadomo, co dalej?
Ja już powiedziałem, że interesuje mnie tylko mecz z Krakowiem, a nie interesuje mnie, co będzie po Krakowi. I tak samo nie interesuje mnie sprawa licencji na chwilę obecną. Nie chcę sobie jeszcze tym głowy zaprzątać, bo mamy inne problemy tutaj i je musimy rozwiązywać, a nie sprawa licencji. Dzieje się to poza mną w tej chwili i ja tutaj nie mam żadnego wpływu na to. Ale dumny jesteś ze swoich poczynań? Czy ja jestem dumny? No cieszę się, że te wyniki są niezłe i najważniejsze dla mnie jest zespół, a to czy ja będę dumny czy nie, tutaj najważniejsze, żeby chłopcy grali dobrą piłkę i niech oni zbierają, można powiedzieć, laury. Ja tak troszeczkę wolałbym z boku, żeby to wszystko się odbywało poza mną. Oni są najważniejsi w tym momencie i tu ich wysiłek powinni docenić kibice. No ale na miano Rycerzy Wiosny w pełni chyba zasłużyli. Zasłużyliście wy jako cały zespół. Jesteśmy tak odbierani. No, ten dorobek punktowy, który żeśmy do tej pory zrobili, no, świadczy o tym, że ten początek rozgrywek, można powiedzieć, że środek rozgrywek, no, jest od początku do tego momentu jesteśmy takim zespołem, który tych punktów trochę nagromadził. No i możemy być w dorobku zadowoleni, chociaż jakiś tam niedosyt gdzieś pozostaje.